Cześć. Ja dojechałam do Newcastle i teraz tam idę w tamtą stronę. Idę w stronę Monument i później sobie skręcę tam za Monumentem, przy Monumencie. I muszę zejść w dół aż do rzeki, ponieważ to jest bardzo blisko rzeki. Swoją drogą to jest w miejscu, którym ja całkiem niedawno byłam bardzo zainteresowana. Ponieważ koleżanka, która prowadzi to studio, w którym dzisiaj się to wszystko odbędzie, ona ma tam studio kosmetyczne i chciała podnająć jedno pomieszczenie. I naprawdę to jest tak piękne studio w środku, ma taki klimat kamienicy, takiego typowego atelier, ale to jeszcze nie ten etap dla mnie. Tak czysto, wiecie, technicznie, finansowo. Ale dzisiaj tam będę i w sumie to widzimy się zaraz, właśnie na miejscu. Ale wam jeszcze coś pokażę. My teraz idziemy ulicą dokładnie Grey Street i tamto miejsce to jest teatr. A tutaj jest Lloyds Bank. Są tak stare budynki, one już tak długo funkcjonują i Lloyds tu długo funkcjonuje. Teatr pewnie jeszcze dłużej. Albo może w tym samym czasie. Nie pamiętam dokładnie, ale one są tu od zawsze po prostu. No i tam na dół będę schodzić. O, mamy jakiegoś pana. O, jaki fajny pan. Hej! God bless you, miss. Come and walk the plank. Oh, nice. This is for my baby. Have a nice day. God bless you, miss. Chyba nic nie muszę mówić, prawda? To było po prostu bardzo sympatyczne. A jeszcze zanim tam dojdę, to pokażę wam, jak dzisiaj wyglądam. Założyłam sobie sukienkę, buty. No. Sukienka jest bardziej zwiewna, buty są ciężkie, więc myślę, że to się fajnie komponuje. Ponieważ to jest takie moje. Niby na luzie, a niby... Niby na luzie, a niby jakaś stylówka jest, wiecie o co chodzi. No, tak, podoba mi się to dzisiaj, to moje zestawienie. A wiecie co teraz zrobiłam? Bo ja wychodząc z domu miałam tego koczka tak właśnie wyżej i on mnie całkowicie oklapł, że go w ogóle nie widać było. I teraz akurat zaczęłam gdzieś tam przed pasami poprawiać tą fryzurę, rozwaliłam tego koka, stwierdziłam, zrobię go na nowo. I mnie zielone światło złapało i tak przechodziłam przez tą ulicę i tego koka robiłam. Ale to wiecie, to są dwa ruchy, nie? Tak naprawdę. Dwa ruchy gumką mi zrobione, więc to tam żadnego zagrożenia nie sprawiało. No, ale musiało to wyglądać ciekawie. Jestem już prawie na miejscu. Tu. I to dokładnie tu jest. Dosłownie zaraz skręcę w lewo. No, a ten widok to wy już też znacie. Tam mamy Tyne Bridge. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Dosłownie na miejscu. Jestem taka podekscytowana. Zobaczcie, jesteśmy tu. I tam któryś z tych zielonych, tych to jest to właśnie. Idę. Tam mamy Anię, która przygotowuje. O, tu mamy Agusia, nie było cię widać. Teraz możesz pomachać. Dobra, zaczynamy. Na razie wyłączę tę kamerę. Część osób już u mnie było, część osób korzystało z moich zabiegów. Ja jestem Angelika Lenartowicz, jestem właścicielką tego salonu. Jestem kosmetologiem, linerwistką, pasjonatką zdrowia, a może tak to nazwę. Od zawsze interesowałam się zdrowiem, zdrowym trybem życia. Też studiowałam zdrowie publiczne. Aktualnie studiuję prawo w ochronie zdrowia na studiach magisterskich, także wszystko, co dotyczy ciała, zdrowia i umysłu, mnie interesuje. O czym dzisiaj będziemy mówić? No właśnie, od czego zacząć zmiany? Proste nawyki dające wielkie efekty.
Jest to mój taki pierwszy jakby wykład. Znaczy tak, codziennie przyjmuję klientki i na co dzień z nimi rozmawiam na te tematy, aczkolwiek nigdy w takim większym gronie, dlatego troszeczkę może się stresuję. I dzisiaj po raz pierwszy tak naprawdę obnażę się trochę, co nie jest dla mnie komfortowe, ale myślę, że dla Was to też będzie bardzo fajne, że jednak można, jak się chce, jak się prowadzi jakieś małe nawyki, to można tak naprawdę wszystko. Też jestem mamą, też pracuję, zmieniam się z moim mężem, bo pracuję w nocy, ja pracuję w ciągu dnia, także nie na wszystko mam czas. Też moje dziecko choruje w nocy, też jestem zmęczona i też nie mam czasu. Ale słuchajcie, naprawdę, naprawdę można dużo zmienić bardzo, bardzo prostymi sposobami. I dzisiaj mam nadzieję, że chociaż trochę kogoś zainspiruję, bo jak robię zabiegi, bardzo często, znaczy moje klientki, które przychodzą do mnie regularnie, widzą tą zmianę. Widzą, jak było 3 lata temu, a widzą, jak jest teraz. Więc skoro każda jest osobna, o tym opowiadam i każda jakby z tego korzysta, no to czemu Wam jakby w tym większym gronie z nimi powiedzieć? No cześć Asiu, ty jako organizatorka chciałabym się od Ciebie dowiedzieć, w jakim celu to spotkanie jest zorganizowane i jaki widzisz w nim potencjał. Kochane, przede wszystkim spotykamy się w takiej części Anglii, w której mało się dzieje rzeczy fajnych w ogóle. A to, na czym dziś jesteśmy, to spotkanie jest jednym z naprawdę niesamowitych, fantastycznych rzeczy, które nie tylko budują społeczność i sprawiają, że mamy gdzie się spotkać i mamy gdzie pracujemy razem, to traktuje o naszym samopoczuciu, o tym, żebyśmy były dobre dla siebie, żebyśmy o siebie dbały i pokazuje narzędzie, w jaki sposób możemy dbać. Będziemy tutaj dzisiaj opowiadać zarówno o historiach dietetycznych, jak i o tym, jak ćwiczyć, dlaczego się nie chudnie, mimo że się na przykład je mieć. Będziemy opowiadać o tym, co naprawdę można jeszcze robić dla siebie. Oprócz tego, że najważniejsze jest to, żeby po prostu być dla siebie dobry. No i cóż, no, takie jest to dzisiejsze spotkanie. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że naprawdę piękne miejsce nas gości. I naprawdę mamy bardzo fajnych wykładowców. Cóż, mam nadzieję, że Tobie się spodoba dzisiaj tutaj i że zrobisz jakiś fajny skrót o tym, co było. No i cóż, może na następne spotkanie może zrobimy jeszcze większe i jeszcze fajniejsze, chociaż naprawdę wydaje mi się, że zrobiłyśmy coś super już razem. Tak, jest naprawdę przepięknie, panuje tutaj przepiękna energia. No i za Twój wkład ja Ci bardzo dziękuję. I oczywiście, że zrobię skrót tego spotkania, właśnie po to Cię poprosiłam, abyś udzieliła mi tutaj paru zdań. Zobaczymy, co powiedzą kolejne dziewczyny. Myślę, że będziemy w tym bardzo zgodne. Dziękuję, Asiu. No to zajmuję się zawodowo edukacją żywieniową. Lubię o sobie mówić mentorka dietetyczna, bo się dawno temu odcięłam typowego myślenia dietetycznego, nabrałam ze swoich doświadczeń. Kiedyś bym może się kłóciła z Angeliką o tym, co opowiada tutaj, natomiast na tym etapie świadomości wiem, że po prostu każdy jest inny, każdy organizm inaczej reaguje na różne diety, o ten sposób. Więc na dobrą sprawę indywidualne podejście. Ja w ogóle jestem zwolenniczką takiego jedzenia intuicyjnego, takiego trendu, który już się rozwinął. No, 20 lat temu, bo chyba 20 lat temu ten trend powstał, natomiast nie jest jeszcze tak rozpowszechniony i znany i nie jest tylko ważnym trendem, bo żeby jednak się żywić intuicyjnie, trzeba sporo drogi przejść, ale to może o tej cyrkonicie następnym razem o jedzeniu intuicyjnym. Natomiast dzisiaj bym chciała Wam opowiedzieć o tym, jakie z mojej perspektywy dietetyka pracy z pacjentami, bo to już prawie 10 lat, jak zajmuję się tą edukacją, prowadząc i konsultacje indywidualne i warsztaty. W ogóle tak się pochwalę, bo prowadziłam w zasadzie chyba pierwsza w Polsce konsultacje online jakieś 7 lat temu już, także to była nowość, nikt nie wierzył, że w ogóle konsultacje online są możliwe, a później pandemia nam pokazała, że wszystko jest możliwe online, także się śmieję, że nigdzie to się nie zapisało, aczkolwiek ktoś powiedział, że internet to pamięta, bo miałam pierwszy kwestionariusz żywieniowy, jaki był dostępny na rynku polskim online, więc podobno to jest gdzieś do odkrycia. Natomiast z mojej praktyki dietetycznej, ja w ogóle tak,
Powiem, że ta droga Angeliki jest piękna, ja ją podziwiam, natomiast ja bym nie dała rady, myślę. Znaczy inaczej, może jakbym się uparła, też jestem typem, który lubi wyzwania, który nie lubi stawiać sobie jakieś cele, także podejrzewam, że na jakiś czas mogłabym przejść na taki tryb żywienia. Aniu, przed chwilką poprowadziłaś wspaniały wykład, który mi uświadomił pewne rzeczy. Dowiedziałam się, co ja robię nie tak, a co robię tak. Ale tak podsumowując dla naszych widzów, którzy nie mieli okazji tutaj z nami być, jakie są takie trzy podstawowe nawyki, jakie ty byś zaproponowała na sam początek? Łatwe, szybkie, dające efekty, które naprawdę mogą zmotywować do dalszej pracy, a które kontynuowane cały czas po prostu będą podtrzymywać nasze zdrowie, energię i wszystko, czego chcemy. Dają efekt, tak. Więc trzy kroki to takie minimum. To, od czego na pewno bym zaczęła, to od picia wody. I to jest kluczowe i to jako pierwszy krok, który zachęca do tego, żeby wypracować sobie. Czyli tam szklankę wody zaraz po wstaniu i w ciągu dnia regularnie picie odpowiednika 30 ml na każdy kilogram masy ciała. Czyli przykładowo, jak mamy 70 kg, no to 2 litry i 100 ml wody mniej więcej taką ilością, którą spożywamy. I powtarzam też, że regularnie, bo to też jest istotne, że wypicie 4 szklanek na koniec dnia nie da tego samego efektu, co picie regularnie. Więc woda to jest kluczowa rzecz, jeżeli chodzi o bycie zdrowym. To, co nawiązując do prezentacji, to co zauważyłyśmy w drużynie zdrowia, czyli w takim 38-dniowym programie, w którym pracujemy, wyrabiamy zdrowe nawyki, to, że świetne efekty daje eliminacja pszenicy i cukru, a nawet w kolejności cukier i pszenica. Czyli cukier jest jednym z największych winowajców, jeżeli chodzi o braki efektów w odchudzaniu, na przybieranie na wadze, zresztą wielu też problemów zdrowotnych, które przy stosowaniu się pojawiają. No i niestety ta pszenica, ja zachęcam do wymiany na zboże jedzenia jej okazjonalnie, ewentualnie jakieś prastare odmiany pszenicy, z tego względu, że pszenica kiedyś miała 16 chromosomów, w tej chwili ma 46 chromosomów, wręcz mówi się, że nie jest już tym samym zbożem, jest tylko jak to pięknie nazywają, zboże na podobieństwo pszenicy, jakoś tak to specjaliści od zbóż nazywają, więc to już jest zupełnie zmienione. Druga sprawa, że często przy uprawie pszenicy, jak i glifosat, dodatki, my tego jemy bardzo dużo i to nam uszkadza też jelita, także ja bym takie, czy inaczej, ten cukier i pszenicę bym dała jako jeden punkt, a jako trzeci aktywność fizyczną. No bo myślę, że aktywność fizyczna jest tutaj też jednym z czynników, który bardzo, bardzo dobre efekty nam daje. I tutaj nie mam na myśli takich bardzo ostrych, regularnych treningów na siłowni. Wystarczy naprawdę taka codzienna aktywność, zrezygnowanie z windy, pójście schodami, zaparkowanie gdzieś dalej, wysiąść sobie z jeden przystanek wcześniej przed domem, żeby minimum te 5000 do 10000 kroków zrobić i to daje świetne, świetne rezultaty. Do tego takie krótkie ćwiczenie, naprawdę 2 do 5 minut wystarczy i to daje świetne efekty. Także tak w skrócie trzy takie elementy najważniejsze. Dziękuję Ci, Aniu, za podzielenie się z nami tymi informacjami, szczególnie w imieniu widzów. No, bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać w tej sprawie. Bardzo chętnie. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Z ogromną przyjemnością przedstawiam Wam naszego kolejnego prelegenta Tomasza Szalowskiego. Słuchajcie, historia z naszym poznaniem była taka, że los tak zechciał, że tak spontanicznie zostałam zaproszona na wykład do Londynu, na który pojechałam zupełnie spontanicznie, bo i tak w planach mieliśmy we wrześniu sobie zwiedzić Londyn. I tam posmakowałam kawy, która zmieniła moje życie. Czy można, czy kawę i woda, wiesz, bo ja kawę, Tak, jest bardzo dobra, ale wiecie, to jedno jest, że jest dobre, że ja naprawdę poczułam taką, wiecie, ja byłam po ciężkiej nocy, wiecie, na stres, tam hotel, leś, okazał się, nie potwierdzę, znaczy, nieważne, późno poszłam spać. Do kawy podam Wam linka. Jeszcze z booking zarezerwowałam, słuchajcie, mi godzinę przed dojazdem, ale mnie zazwyczaj płaciłam, tym razem po prostu zapłać w obiekcie wybrałam. Zresztą mnie, że mi się płacę. Chciałaś zapłacić, przyznaj się. Tak. I słuchajcie, jak dojechałam, to pani powiedziała, że nie ma rezerwacji. Nie ma pieniędzy, nie ma rezerwacji. Tak usłyszałam. Ja mówię, to tylko mleden może się zrobić. Tak, dokładnie. Podobno to jest tam normalne, więc później wybraliśmy jakiś inny hotel. Tam się okazało, nie, długa historia, bardzo długo próbowałam spać, więc wiecie, to nie wspanie się, stres, nerwy. I napiłam się kawy. I się zawiodłam.
Natomiast to nie to, że ja się napiłam, to, że mój partner, który pije bardzo dużo kawy i tak myślałam, że on rzucił papierosy i właśnie na kawę zamienił. I pił jej dużo, więc szukałam jakiejś alternatywy. No i jak tą kawę trzeci dzień piła, on zazwyczaj maruzi, tak jak wstaje o 6 rano, tak maruzi i tak, no dzień. Nie? Trzeci dzień on tak, no i słuchaj, nie poszły, nie? No nie, tak odburzałam, no trzeba to być co? Wiesz co, chyba ta kawa. Więc w ogóle my już staliśmy się wielkimi panami kawy, naprawdę. Jak skończyło nam się opakowanie, to cieszę się, że Tomek przyjechał, bo jak on się skończył tydzień temu, to pierwszej kawie miałam zgagę, czego w ogóle nigdy w życiu nie czułam, jak piłam wcześniej, dość, że w ogóle jestem w szoku. No i Stasia się cieszy, bardzo miło, że w ogóle Tomek przyjechał, bo przyjechał z Londynu do nas, no powiedzieć nam o kawie, zaserwować kawę. No więc oddaję głos, dziękuję jeszcze raz, że jesteś z nami. Grzybki, rejsi, tak. Wszystko. Dziękuję bardzo za zaproszenie. W ogóle cieszę się, że tu jestem. Atmosfera jest nieziemska. Interwencyjny jest narodzinek, bo tu już nie grywa w wodzie. Jest mi dobrze. Błogosławiony między niewiastami. Jest. Powiem wam o kawie za chwilę, ale chciałbym głównie powiedzieć o reishi. Bo nie wiem, znacie już pewnie grzyby. Niektórzy z was powiedzieli, że znają grzyba reishi, że wiecie, co jest. Tak. Ktoś jeszcze wie? Może wprowadzenie dla tych, co nie znają? Tak. Tak. No ja nie znałem go 4 lata temu, kompletnie. W ogóle nie wiedziałem, że grzyby medyczne istnieją na świecie, że coś takiego jest. A jest tego mnóstwo, jest to niesamowita rzecz, która w chińskiej medycynie jest uspokojona prawie od 1000 lat przed naszą erą, także naprawdę to jest coś niesamowitego i ja szukałem jakiegoś sposobu na swoje życie 4 lata temu. Rozumiałam na potwory. Często jest tak, że ludzie, którzy na przykład biorą chemię, czy biorą radioterapię, to przebranie nie dość, że wspomaga nam układ odpornościowy i naszą wytrzymałość, to jeszcze jakby chroni te komórki zdrowe przed napromieniowaniem i działaniem tej chemii na nie, a niszczy te choroby. Czyli to już jest przebadane. Zapalenie. Właśnie wspomniał dr Rakowski, że zapalenie to jest główna przyczyna naszych chorób, nie? Które powstają w organizmie. To jest 95% chorób, które są powstają z zapalenia i to się jest później na warstwie. Czyli naprawdę łagodzi to wszystko i wszystkie takie rzeczy, które się dzieją u nas, to działa niesamowicie. Reguluje cukier. Oni przeprowadzili badania na jednym sympozjum, takim dużo większym, miało kilkanaście tysięcy osób na sali. I podłączyli człowieka, który był diabetykiem, do monitora z glukozą, dali mu latę, chyba najbardziej słodki kawa, która jest cukrem, z mlekiem, z tym wszystkim jest zrobiona i zawiera właśnie rejsi w sobie. I mierzyli jego poziom cukru w czasie, kiedy on mówił, on to pił po kawę. To mu nie podskoczył cukier wyżej, niż by zjadł brokuła w tym samym czasie. Czyli był w takim samym poziomie. Tak było. Także naprawdę dużo, też jest dużo osób, które są cukrzykami i zredukowali ilość leków, które biorą, żeby właśnie przyliczyć kawę z daną temu. Stres, redukcja poziomu kortyzolu, no to jest też udowodnione, gdy wydziela się GABA u nas w organizmie, także nasz uspokaja nas, no wszyscy mówią jeden. Kawa, która uspokaja i ubudza w jednym czasie, to coś niesamowitego. Jednak tak jest. Jak ja piję jedną kawę dziennie rano, jak zaczynam, czy rano, trudno to jest rano później, bo moje rano zaczyna się po 10:00. Ale też piję wieczorem. Jak przed snem piję kawę, jak kładę się spać i śpię jak małe dziecko. I to był jeden z pierwszych takich właśnie objawów, kiedy ja zacząłem pić te kawy z grzybami, z reishi, że mój sen, nigdy nie miałem problemu ze snem, ale mój sen się poprawił, że był o wiele głębszy, krótszy i bardziej wydajny. Że ja zasypiam o 12, wstaję o 6 i funkcjonuję przez cały dzień bardzo intensywnie. Tylko sprężenie, czyli obniżenie ciśnienia krwi, ale to bardziej niż obniża, reguluje, bo są ludzie, którzy mówią, o, ja mam niskie ciśnienie krwi, jeszcze bardziej mi obniży. On jak gdyby się przystosowuje do naszego organizmu, to jest grzyb adaptogeniczny, czyli on jak gdyby patrzy w naszym ciele, w jakie rzeczy trzeba nam naprawić i pomóc. O tej kawie przed chwilką rozmawialiśmy. Wszystkie linki podaję. Tutaj podaję linki w opisie. O, tutaj Militka pomaga. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że fajna rzecz, która może wspomóc troszkę nasze działania. Właśnie mamy przerwę. Dziewczyny sobie rozmawiają. Możesz pomachać, jeśli masz ochotę. No pięknie.
A ja wcinam już. Zobaczcie, już mam taki bałagan na tym talerzu, ale jem drugi kawałek ciasta. Nie wiem, to jest jakiś murzynek, jakiś brownie. Owoców się najadłam. No, owoców się najadłam i tu jeszcze tutaj zaraz będę batonika wcinać jakiegoś. I jeszcze jednej kawy się napiję. Tylko muszę iść po nią poprosić, bo sama sobie nie zrobię. No to teraz z Izabelą będziemy mieli jak instruktor pilatesu, tak? Dobrze mówię, instruktor? Tak, nie, kochane! Tomek, chodź! Bez dyskusji. Anna, zapraszam. Mama z lokami, chodź! Nie przedstawili mnie ciebie, ale wiem, że jesteś mama z lukami. Cześć. Słuchajcie. Rzucane było tutaj był rzucany wiek. Ja mam 57, skończone. Nie przystosowane się. Tak jak nie przemijecie mnie. Tomka 51 to jest przedszkole. Mój guru, czyli pan Joseph Pilates, twierdził, że jesteś tak młody, jak elastyczny jest twój kręgosłup. O Jezu! Przebijemy w takim razie. Tak? Nie mamy czasu na całą lekcję pilatesu, bo to jest... filozofia. Nie. Joga to filozofia. Dziewczyny, co jest ważne? Uruchamiamy w pilatesie, uruchamiamy mięśnie głębokie. Oj, pani Izabela, to jest taka energia, że normalnie nas tutaj wszystkich bierze w obroty. Pozamieniajcie sprzętem, dobra? Robi z nami porządek. Słuchajcie, co jest ważne? I pan, tak, i Tomek. Słuchajcie. Popnijmy górę, zrób deskę, prosto kręgosłup. I teraz się podnieś. No, nie zrobi. I miednica do przodu. Nie wyprostowałaś kręgosłupa. Mocniej, do przodu miednica. No i teraz się podnosisz. I nie musisz robić brzuszku. Okej. Bo uruchamiasz wszystkie mięśnie, które... Brzucha. Tutaj wciągnęłaś, tak? No. I teraz wypychasz pędrę. A? Wypchnij pędrę. Wypchałam. Czujesz? No patrz jak mi lata. I wracasz. A przy okazji czujesz mięśnie? Czuję. Pędrę. I na przykład robisz przewrót. Przez prawy bark, w zwolnionym tempie, lądujesz na kolanach i się podnosisz. Nie używając grawitacji. Nagrywasz tak? Teraz tak, nie? Okej. Z pilatesem to miało bardzo mało wspólnego. No to jest niesamowite, to przejście jest niesamowite. Jest może troszeczkę głośno, ale ja wam pokażę. Aga nam dzisiaj będzie tutaj mówiła o upiększaniu się. Agę już znacie. Tutaj jestem znana z bycia makijażystką, ściską krwi, bo to było coś tam głównie to, od czego zaczęłam tutaj, ale moją bazą jest faktycznie kosmetologia i w zasadzie przez COVID trochę przyszłam też do układania planów pielęgnacji i do bazy, że tak powiem. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o wspaniałym temacie o skórze. Było tutaj dzisiaj i o ruchu, było o diecie, wszystko składa się na tą skórę. No i właśnie, pielęgnacja skóry bez skalpela. Jesteśmy coraz starsi niestety. Peser na razie. Peser stoi, ale lata lecą niestety. A ja, jeśli ktoś nie zna, boję się wszelkich injections, wszelkich nakłuć, więc szukam dla siebie sposobu, żeby zapobiegać tym procesom starzenia. Ktoś będzie mógł mi tutaj towarzyszyć i być moją prawą ręką albo lewą. Ja. Z każdej tych
naczyniowe dodatkowo i każda może być z czasem wrażliwa, bo skóra jest organem żywym i ona będzie też reagować i na zmiany hormonalne, i na to, co jemy, i na stres. No stres jest w ogóle niesamowity oczywiście. Tak. Aha. I ciągniemy do przodu. Tak jakbyś chciała trochę rozsypać. Aha, no. Aha. I to jest najlepszy pierwszy krok. Jeżeli chcesz w ogóle iść faktycznie w taki automasaż, to warto zacząć odtąd, bo tu się zaczynają też pięcia, stąd się później biorą zmarszczki na szyi. Widziała ta, która ma oczywiście zmarszczki na szyi, no ale to jest naturalny proces, bo szyja wykonuje najwięcej ruchów. Więc jakby... Nie mówię o tym! Tak. No i to, nie? Więc tak, jakby dużo spędzamy tak, no to warto się gdzieś tam nad tą sylwetką zastanowić. Obręcz tutaj też otworzyć. Pierwszy krok, pięknat. Czy ktoś wie, jaki jest najważniejszy krok? Oczyszczanie. Brawo, ustaliłyśmy to przełamią też. Napisałaś mi właśnie. Powiedziała. Dlaczego to jest najważniejszy krok? Bo codziennie osadzają nam się zanieczyszczenia. Mamy martwy naskórek, mamy pielęgnację, mamy coraz gorsze warunki też, jeśli chodzi o zewnętrzne. Tutaj fajnie, bo gdzieś tam już nie mamy smogu, nie można palić w piecu. No ale w Polsce na przykład zimą dramat. Nie można oddychać, to wszystko osadza się na skórze. Tak samo, jeżeli kupujecie na przykład owoce na straganie, warto je jednak mimo wszystko umyć, nawet jeżeli to będzie od pana gospodarza zaufanego i tak dalej, bo to wszystko to jest na ulicy, osiada tam dalej. No ja mam. Dlaczego dwuetapowe musi być mycie? Dlaczego? Bo najpierw zmywamy tą warstwę, która jest pierwsza, czyli właśnie te wszystkie zanieczyszczenia i tak dalej. I zapewniam cię, że przy drugim etapie dalej zostanie brud. Czyli pierwsze jest takie zrzucenie po prostu tej warstwy pierwszej, która ci się osadziła przez cały dzień, kurz zanieczyszczenia, pielęgnacja, makijaż i tak dalej, a drugie to już jest to właściwe oczyszczanie i wtedy skóra, jeżeli jest dobrze oczyszczona, jest fajnie przygotowana do kolejnych kroków pielęgnacji, pielęgnacja się lepiej wchłania. Często... Tak, brawo. Czekaj, tam się i słuchajcie, jeżeli są na przykład takie skóry, które są bardziej zanieczyszczone albo mają na przykład tendencję do stanów zapalnych, to w momencie, kiedy one nie są doczyszczone, często zdarzają się jakieś stany zapalne właśnie z okazji tego, że ta skóra nie jest domyta. Osobiście jest lepszy do suchej skóry niż sensitive. Jednak, okej, okay, no właśnie, dlatego warto też przetestować. Ja też zapraszam na takie testy. Cały proces oczyszczania trwa 2 minuty. To myje twarz 2 minuty. No to jest problem. Spryśnicem. Ale zobaczcie, co ja robię. Ja wykorzystuję to, że masuję sobie tą twarz i wszystkie muchy znowu biorę do góry. I tutaj mamy tak. Liftinguję. Liftinguję. Walczymy z grawitacją, kiedy tylko możemy, więc to są takie dodatkowe kroki, które możemy wykorzystać. I teraz minęło 30 sekund. Jesteśmy na drugą stronę twarzy. To właśnie spowoduje, że na pewno domyjemy wszystkie fragmenty. Technologia jest też połączona z aplikacją, więc możemy sobie trackować swoje postępy. Ona też wskazuje, czy zrobiliśmy coś za szybko, za mocno. Zwłaszcza na początku to jest fajne, albo jeżeli w ogóle lubicie takie coś jak apki, to jest jak najbardziej wskazane. Pielęgnacji skóry. Tak samo włosy mają duże znaczenie w tym wszystkim. Wszystkie kosmetyki, które nakładamy, muszą być odpowiednio dobrane i tak samo ułatwia proces pielęgnacji włosów. Czyli nie idziemy do Morrisona, nie bierzemy byle jakiego szamponu z półki, dajmy na to do włosów farbowanych, bo szampon, wie ktoś, jak się dobiera szampon? Nie. Na jakiej podstawie? Nie, Aga. Do skóry głowy. Szampon dobieramy do skóry głowy, tak jest. A odżywka do włosów, prawda? Tak jest, bo często spotykam się właśnie z tym przekonaniem, że kupiłam sobie szampon do włosów kręconych i one się nie kręcą po szamponie. Nie, szampon ma nam przede wszystkim... I nie rosną po szamponie. Tak, i nie rosną po szamponie, ale to już jest inna kwestia. Pania, inna rozmawialiśmy. Jeszcze więcej dusz. Żeby je związywać. Czyli lepiej jest związywać do spania, czy mogą być rozpuszczone? Tak na co dzień też, czy co Znaczy tak, generalnie jak mamy włosy rozpuszczone, wychodzimy na zewnątrz, wieje wiatr, jest mróz, to są wszystkie te czynniki, które negatywnie mogą wpływać na nasze włosy. Więc bardzo dobre jest odpowiednie przygotowanie tych włosów.
czyli nakładanie serum silikonowego, żeby były dodatkowo zabezpieczone, tak samo jak nosimy torebkę. No to ten pasek, wiadomo, sobie tam dynda, włosy się ocierają i to wszystko, szalik. Ja sobie zawsze tym paskiem przyciskam te włosy. To wszystko właśnie powoduje zniszczenia właśnie mechaniczne, więc wiadomo, można temu zapobiegać, ale lepiej leczyć, jak to mówią, więc jeśli macie możliwość i ochotę, to raczej lepiej wpływa upinanie włosów niż chodzenie w rozkuszonych. Ja na co dzień chodzę w rozkuszonych, żyję. Ale na noc zawsze je upinam. Jeśli macie po prostu możliwość, to upinajcie. Jeśli nie macie, bo macie za krótkie włosy, to tak jak mówiłam, jakaś śliska poszewka, turban, czepek, ale tutaj już tylko i wyłącznie ale takie związanie, mówisz upinania, nie tam, że warkocz czy coś. Znaczy, jeśli nie masz włosów kręconych, no to jak najbardziej. Warkocz może być, jakiś tam wysoki, luźny bucyk, tylko też pamiętajmy, żeby nie ściskać tego po prostu, żeby te włosy nie wypadały. Ale to, że się dowiedziałam nowych rzeczy o włosach i będziemy testować sposoby. Już wiem, że dzisiaj będę olejować olejem z oliwek. Tutaj teraz Paulina dzieli próbkami kosmetyków do włosów. Niewiele widać, bo nas tu dużo stoi, ale widzicie tam kosmetyki na półeczce. A zaraz będziemy mieli pokaz makijażu i dziewczyny się tutaj szykują. Dziewczyny się tu do pokazu przygotowują makijażu. Tu jestem ja. Jak będziecie musiały pójść też miało. Asia, wygarniasz? Nie wygarniam, ale właśnie myślę, że jest ładnie. O, tu się teraz bardzo dużo dzieje. Tu już jest beauty w praktyce. Jeszcze na chwilę, Aga, będę musiała cię... Dobra, a ja to... Już mówiłam wcześniej, co robię, to już mnie tutaj dziewczyny... Ale ja to tyłem, dobra, ale słuchajcie. O social mediach też mówiłam wcześniej, więc wiecie, pójdą filtry, nie? Jest koniec dnia, od 6 nie wiem. Jeszcze cię tylko przeproszę, kochana, bo tutaj mam sprzęt. Jeszcze raz, poczekajcie. Wcześniej było troszeczkę z innej strony, a dzisiaj będzie, czy teraz będzie z takiej strony bardziej zawodowej. Jak już, a chociaż część z Was doszła, część z Was nie wie, że jestem kosmetologiem, minergistą, trenerem, z magistrem prawa z ochrony zdrowia, także ogólnie... Was nie było dziewczyny, nie? Was też nie było. Tak, także ogólnie duch, ciało, no ale też uroda, wizerunek. To nie jest załączone obraz. Tak. O czym jeszcze nie wspomniałam, Kasia, nie. Kasia, to mnie denerwuje. O czym jeszcze nie wspomniałam. Tutaj macie takie uloteczki. To jest coś. Tą plotką są do Was zniżki 20% na zabiegi twarzy. To mnie nie obserwuje na Facebooku. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Zapraszam również na bezpłatne wizualizacje, a zaraz Wam w ogóle pokażę, o co chodzi z tymi wizualizacjami. Jak odmłodzić się w... Upadło. Proszę bardzo. Także oprócz tego, że jestem minergistką, bo większość z Was gdzieś tam mnie kojarzy, z tego, że jestem minergistką i głównie zajmuję się makijażem permanentnym, ale oprócz tego jestem też kosmetologiem. Także wszystkie jakieś zabiegi twarzy typu mezoterapii i buwanie jak najbardziej zapraszam na też darmowe konsultacje. A jeżeli chodzi o makijaż permanentny, to na bezpłatne wizualizacje. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, ale Wam nie pokażę chwilowo. Także możemy sobie to wyobrazić. Jak w szybkim tempie odmłodzić swoją twarz? O co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim chodzi o proporcje. Jak wiecie, brwi, a może właśnie od tego, że czy pamiętacie, jak kiedyś wyglądały makijaże? Te brwi były traktowane bardzo po macoszemu, nie? Kto się tam przejmował wyglądem brwi, na przykład nasze mamy? No nie, zawsze była podkreślona kreska, oko, te brwi. Tak, ja tak do dzisiaj. Tak naprawdę nie były ważne. Jeżeli chodzi o makijaż permanentny, no to brwi to jest taki must have, nie? No i co zdążyłam zaobserwować, że tak naprawdę 50, 60%, 70% kobiet
Niestety, ale jakby postarza swój wizerunek przez to, że ma po prostu nieprawidłowo zrobiony makijaż. Dziewczyny tutaj oczywiście zajmują się i starają się robić to wszystko prawidłowo, także też sobie tutaj obserwujcie. I na pewno makijażystki potwierdzą, że brwi robią dużą robotę. O to chodzi, do tego właśnie zmierzam. Czyli co robimy? Subtelną zmianę i podkreślamy. I o co w tym wszystkim chodzi? Żeby te proporcje, jeżeli proporcje są prawidłowe i są zachowane, naprawdę można odjąć kilka lat. Patrzę sobie tutaj na was dziewczyny. Kasia ma zrobione brwi permanentne i usta permanentne, także wstaje. Patka to jest moja w ogóle, to jest moja modelka, wstaje po prostu z ustami. Jeżeli chodzi o Patrycji brwi, słuchajcie, bo to nie jest, ja bardzo często odmawiam zabiegów z racji tego, że ktoś ma po prostu to źle zrobione. Mam bardzo dużo klientek, które przychodzą jakby na ratunek, no ale niestety wszystkiego nie da się uratować. Jeżeli brwi są, brzydko mówiąc, skopane, to ja tego nie będę naprawiać. Jedynym czasami wyjściem jest laser. Angelika robi wizualizację brwi na Ani. I Angelika jest pierwszą osobą, która mnie przekonała do tego, że stwierdziłam, że można by było coś z moimi brwiami zrobić. Robię zbliżenie, no. A ty się w ogóle nie uśmiechaj, bo ci krzywo wyjdzie. Okay. Jak słyszycie atmosferę, to mamy bardzo luźną. Dobra, to jest rysunek twarzy, to ile czasu trwa robienie? Właśnie, jeśli rysunek trwa 40 minut, to ile czasu? Czasami nawet do 40 minut. Jeżeli jest bardzo trudna brew albo bardzo trudne usta, poświęcam temu tyle czasu, ile potrzeba. Czasami trwa 10 minut, ale jeżeli jest ciężka, jakby trudna twarz asymetryczna, to poświęcam tyle, ile trzeba. A samo później godzinka, zabieg? Jakby cały zabieg od wejścia do wyjścia 2,5-3 godziny. Okej. Dziękuję. Dolisz parking, nie? O, tam dziewczyny też działają. No dzieje się. No bo właśnie Angelika teraz mówiła, że stara się zawsze zachować jak najbardziej naturalność. I dla jednego osób zostanie rok, u kogoś zostanie 3. Dajmy na to, moja mama, która może mieć odświeżenie co rok, ma taką skórę i takie przyjmowanie pigmentu, że tak naprawdę 3 lata ma i dalej wygląda super. A z osoby z tłustą, porowatą skórą, jakby ten pigment dużo szybciej wychodzi ze skóry. Najlepsze skóry to są skóry normalne, suche, bo pigment zostaje bardzo fajnie. Tłuste skóry jednak dużo szybciej nam to. Przepraszam bardzo, tylko chcę. Angelika tłumaczyła właśnie, że przy każdym takim zabiegu chce usunąć jak najmniej włosa naturalnego, zachować najbardziej naturalny wygląd tych brwi i że to nie o to chodzi, żeby to było widać, od razu masz zrobione permanentne brwi, tylko ma to podkreślić twoje naturalne piękno. Bardzo duży wybór pigmentów i na przykład kiedyś one nie były tak testowane, nie przechodziły teraz jak na przykład norm, ale w tych czasach używamy naprawdę bezpiecznych pigmentów, znaczy ja używam, bo wiadomo, moda się zmienia i używajmy takich pigmentów, gdzie na przykład za rok, dwa one zejdą i nie zostają jakby w organizmie. Tak jakby wymywają się, wychodzą ze skóry szybciej niż kiedyś, nie? I też przede wszystkim pigmentacja nie jest taka jak kiedyś, bo kiedyś to były brwi tatuażowe. One były bardzo głębokie, były głęboko i agresywnie pigmentowane. Teraz raczej królują brwi delikatne. To można sobie śmiało podejść, zobaczyć bliska. Oczywiście. I
I to mamy efekt końcowy. Ślicznie. Nie permanentny na początek, nie, to jeszcze henne. Albo henną pudrową. Bo robimy takie samo wyrysowanie, taką samą wizualizację i robimy henną pudrową. Henną pudrową, to jest 30 sekundów, także... Ja to na pewno. No, tak. Ja właśnie też już wczoraj mówiłam. Także... To powinnaś sobie zrobić. Chcę zbudować taki dzienny, szybki makijaż. Proszę parę trików. Patty ma super ciemne oczka piwne, więc do ciemnych, piwnych oczków bardzo fajnie mi się zawsze sprawdzają cienie w brązie, ale z tak zwanym czerwonym, bardziej belgiem, burgundowym, żeby były takie... Patrycja na co dzień pracuje tylko z angielskimi klientkami, więc Polek ma jak brakuje mi słów, będę nie, że nie znam, bo nie jestem z tych osób, które zapominają polski, oczywiście nie, ale mogę się zapomnieć, tak? Dobra, więc tak, Patty... Parę trików jej powiedziałam, jak zastosowaliśmy eyeliner, ale nie zastosowaliśmy kreskę u góry oka, żeby podkreślić troszeczkę rzęsy, natomiast zastosowaliśmy w cieniach. Jest łatwiej. Jeżeli kiedykolwiek macie problem z zrobieniem kreskę, sugeruję bardzo cieniutką, skośny pędzelek. Taki, kojarzycie, taki typowy cienki, skośny, tak? Ten jest Sephora, numer, nie wiem, czy to jest jakiś numer, pisze eyeliner. Ja trącę się na chwilę. Mój eyeliner jest zrobiony też cieniem i też pędzelkiem. Tak. Dla tych, którzy nie mają ręki precyzyjnej, zamiast pensilu, zamiast żeli, ulżyńcie cienia, tylko cień. Jak robicie cień, żeby to końcówka była troszeczkę wilgotna, bo ona nam wtedy chwyci ten cień. Okay? Ten pudrowy, ten puder, cokolwiek, czy to jest cień, czy to jest bronzer, czy możecie użyć bronzera. Jak macie tylko na przykład na oczkach nałożony podkład, bo nie chcecie żadnej cieni, ale chcecie podkreślić linię rzęs, jest fajnie użyć pudru na przykład bronzera odcieniu bardziej, troszkę parę tonów ciemniejszy niż wasza skóra i nałożyć przy linii rzęs, żeby je podkreślić, one są też takie troszkę gęściejsze. No i co jeszcze zrobiłyśmy? Zrobiłyśmy bardzo delikatny podkład, to był Clinique Even Better, on jest taki bardziej budujący coverage, czyli budujący pokrycie. Chcecie go mniej, ja używam go i to jest 2 minuty. Dosłownie nakładam krem na buzię, rano się umyję. Kropla tego podkładu zaraz na ten krem i ten krem się blenduje, czyli to tak naprawdę jeszcze bardziej taki CC wychodzi. On jest wtedy bardzo lekko kryjący, ale w tych czasach, co uwielbiam, nie musimy budować dużego coverage, pokrycia. Bo jest, jeżeli macie, większość z was ma śliczne cele, wy nie musicie mieć pokrycia. Chować niedoskonałości. Boże, aż mi gorąco, wiecie, się rozumiesz. Więc super jest sobie blendować. Nawet codzienny podkład, który używacie, jest mocno kryjący. Zróbcie sobie tak, weźcie sobie pojemnik jakiś, ja mam na przykład taką szpadłkę, ale weźcie sobie nawet przykrywkę z kremu i dajcie troszkę waszego codziennego kremu. I dajcie troszkę tego podkładu. Wy mieszajcie palcami i tymi palcami nakładajcie ten podkład. Dlaczego? Bo temperatura waszego ciała, palce do skóry, one bardzo fajnie blendują i robią z takimi ruchami, takimi przy oku, spowodujecie, że tego nie ma nadmiaru. Nie będzie wam się ścinać, nie będzie wam się robiło ciężki podkład, będzie bardzo naturalnie wyglądający podkład. Proszę? No i Pani chciała taki coś na co dzień. Ja powiedziałam Patrycji, że dlatego, że ona ma fajne, ciemne, piwne oczy, ten cień to jest dla mnie, ja bym go zastosowała na moim oku, to będzie mój bardziej night out cień. Bardziej cień podkreślający, taki bardziej odważniejszy makijaż dla mojej urody. Natomiast dla jej urody ten cień się chowa, ale my go tak nie widzimy. Ona nosi okulary, wyszukujemy zaraz rzęsy, zrobimy troszkę brief i poprawimy troszkę cieniem. I tak naprawdę to jest dla niej na co dzień. Super kolor, bo ten kolor troszeczkę nam wydobywa ten piwny kolor oczu, tak? Kiedyś było coś takiego, że niby błyszczące formulacje, nie, że lepiej matowe, że jak to przecież się tam będzie błyszczeć, będzie podkreślać, a ja to lubię czasem dodać. Ja też. Tak, delikatnego błysku, bo to jakoś wygląda świeżo i... Bo próbno się świeci. Próbno się świeci, trzeba konserwować. To pójdzie na YouTube. To pójdzie na YouTube. O! Okej. Okay. Dobrze, że nie masz wyboru. No, wszystko oczywiście podciągamy do góry. Walczymy z grawitacją. Zawsze rozjaśniamy tutaj ten najciemniejszy punkt
jest tutaj zawsze, więc wydam dobrze, może wydać trochę więcej światła. Trzeba uważać na tym z korektorem, bo przy takiej powiece, jak damy oko za dużo, a właśnie często na tutorialach to widać, że tam jest po prostu toma i trzeba blendować i tak dalej. Trzeba to na pewno zabezpieczyć pudrem, ale nie dawać za dużo, bo to oko będzie jeszcze bardziej pociągnione, a to nie chcemy. Konturówka w przypadku ust, zwłaszcza jeżeli ktoś jarał pół życia. Ktoś jeszcze sobie będzie. No właśnie, i ta linia z wiekiem gdzieś tam nam się zatraca, jeśli chodzi o kolor. Ale pójdę do niej i ona mi zrobi, że nie będzie, nie? Tak. Ale jeżeli na przykład chciałybyście użyć szminki, która jest w płynie, nie zabezpieczymy sobie tego, tego konturu konturówką właśnie. I konturówka ma za zadanie przytrzymać nam ten kolor i zapobiec wyciekaniu, bo często jeżeli już macie gdzieś tam faktycznie z waszego płoczu, wokół ust, nałożycie sobie ten płynny preparat, to widzicie takie cienie koloru, które sobie tam wchodzą, jak po rzece idą. I właśnie po to jest konturówka, żeby ten kolor zatrzymać i że później nawet jak zjemy środek, to ten kontur pięknie sobie będzie tutaj. Zobaczcie, co też zrobiłam. Zaznaczyłam ten kontur delikatnie ciemniejszym kolorem, ale na środek dałam troszkę więcej jasności i dałam też delikatny różyk, bo zawsze przy starszych skórach róże też się fajnie bronią. One dodają... W pewnym wieku. W pewnym wieku. To się nie wliczasz. Faktycznie różowe pigmenty. Jakbyśmy dały tu tylko brąz, to byłoby za ciężko i dodałoby ci kolejnego roku. A tak różyk zawsze delikatnie... No przecież to właśnie mam różowe spodnie. No, ale pięknie. Idealnie się no pięknie. Sprawdza. Więc jesteś... No, myślę, jak za tydzień będę tak samo wyglądała, to wiecie, nie? Nie miłości. Spodobnie? Później to wypalają? Ja, to tak. Mhm. A co to było? Kto prowadził te warsztaty? To było, wiesz co, w Sunderlandzie, w tym Minerva Arts. Mhm. Studio.